Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym Wam zaprezentować dwie przesyłeczki, które dzisiaj właśnie do mnie dotarły z Anglii. Nie wiem, czy wiecie, ale z Topsa jest taka kolekcja 20 kart Powerplay. Można je było zdobyć wysyłając puste saszetki do Topsa, z tym, że no niestety mogli to zrobić tylko kolekcjonerzy z Anglii. Wysyłali po 5 luźnych, pustych saszetek w osobnym liście do Topsa i za każde te 5 saszetek dostawali w kopercie później po jakimś czasie 4 albo 5 kart właśnie te Powerplay. No niestety ciężko zdobyć cały ten set. Ja do tej pory miałem 5 kart. Ter Stegena, Fabinho, Mbappe, Lewandowski i Manuel Neuer. Czyli w sumie brakuje mi nadal 15 kart. I teraz, moi drodzy, pierwsza przesyłeczka, w sumie 11 kart powinno tutaj być. Dostałem taki fajny, że tak powiem, prezencik, taką karteczkę świąteczną od tego sprzedawcy, bo powiem Wam, no niestety nie udało się dogadać z nikim co do wymiany. Musiałem kupić karty na eBayu. No i patrzymy, moi kochani, co w środku tutaj jest. O, tutaj nawet jest napis Polish Łukasz. Często mi piszecie pod filmami w komentarzach, że jest tak jakby kamera odwrócona, ale powiem Wam, że wcześniejsze filmiki na początku, jak zacząłem nagrywać, było to samo. Więc jeżeli kamera jest w drugą stronę odwrócona, no to no zawsze będą te filmiki w taki sposób nagrywane. Dlatego no tutaj, jak będziecie czytać zawodnika czy coś, no to nazwisko będzie tak jakby od drugiej strony. Ale myślę, że to nie jest najważniejsze. Czyli, moi drodzy, prezentujemy karty z tej pierwszej przesyłeczki. Mamy Aleksandra Arnolda. To jest kolejna szósta karta. Następnie Van Dijk. Powtórka Ter Stegena, bo powiem Wam, była taka sytuacja, że ta osoba chciała sprzedać tylko 11 kart, które miała w komplecie. I dlatego wziąłem po prostu cały, że tak powiem, set tych 11 kart, bo pojedynczo nie chciał mi odsprzedać, dlatego niektóre tutaj karty się powtórzą. Ter Stegen to jest powtórka. Dalej mamy Kanté, N'Golo Kanté z Chelsea, Koulibaly, Napoli. I jeszcze tu jest druga część, bo to są dwa takie, dwie folijki. I mamy następnych zawodników. Kevin De Bruyne, Joshua Kimmich, De Ligt, Juventus, Jan Oblak, powtórka Manuela Neuera i Axel Witsel. Czyli jeżeli tutaj zabierzemy te dwie karty Ter Stegena i Neuera, to zostanie nam w sumie 9 kart. Zaraz Wam tutaj wszystkie tak postaram się pokazać. Ja sobie to oczywiście włożę do top loaderów. O, cały taki zestaw 9 nowych kart. Czyli mamy tam 5, tutaj 9, w sumie 14. No i teraz druga przesyłeczka. Tutaj jeszcze Wam pokażę, jak to w środku wygląda. Taka fajna karteczka z życzeniami świąteczna. Thank you very much, my friend. Ok, jedno za nami. No a teraz druga przesyłeczka. Też taka duża koperta. No i tutaj w środku tak to wygląda. Też tutaj niektóre karty się powtórzą.
bo jak widzicie jest Oblak, jest De Bruyne, ale są ci najrzadsi zawodnicy, czyli Messi, Ronaldo, Bale i tak dalej. Wyciągniemy. Pierwsze zawiniątko to Kevin De Bruyne. N'Golo Kanté to też jest powtóreczka. Hazard. Nie było jeszcze tego zawodnika. Czyli 15 karta. Dokładamy ją do tamtych. Powtórka Witzela. Czyli jeszcze 5 kart brakuje do kompletu. Co mamy tutaj w tym drugim zawiniątku? Jest 16 karta. Gareth Bale. 17. Messi. 18. Cristiano Ronaldo. No i jeszcze została nam tutaj ostatnia część. Oblak to jest powtórka. Ederson, 19 karta, moi drodzy. De Ligt i Alexander Arnold. Moi drodzy, jedna, jedyna karta brakuje do kompletu. Chodzi tutaj o bramkarza Alissona. No niestety ani jeden, ani drugi nie miał tego zawodnika u siebie. Dlatego jeszcze muszę po prostu gdzieś tam znaleźć tego Alissona i wtedy będzie komplecik. Także moi drodzy, w sumie 19 kart Powerplay już mam w swojej kolekcji. Brakuje jedna Alissona i zostanie praktycznie jedna jedyna karta do zakończenia tej kolekcji, a wiadomo o kogo chodzi, o autograf z Garethem Bale'em. Tak więc, moi drodzy, ja sobie to wszystko powkładam do toploaderów. No i skoro mamy już tutaj tyle kart na powtórce, tutaj mamy 4, tam są kolejne 4, to postaram się może drugi komplet jakiś złożyć, bo wiem, że dużo osób pyta o to. Dlatego jeżeli ktoś zainteresowany będzie drugim kompletem, to dajcie znać. Ja postaram się kupić, bo raczej wymiana tutaj nie gra. Nie da rady po prostu żadnej wymiany zrobić, bo Anglicy sobie dość dużo cenią te karty. Widziałem na eBayu cały komplet 20 kart za 500 zł czy jakoś tak, więc naprawdę to jest dużo. Ok, moi kochani, napiszcie w komentarzu, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka kart, które mi wpadły. No i co, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was. Cześć Wam.